Jeszcze 100 lat temu zabieg chirurgiczny zazwyczaj wiązał się z wysłaniem pacjenta do grobu szybciej niż zrobiłaby to choroba. Tymczasem starożytni chirurdzy potrafili przeprowadzać skomplikowane operacje, o których nawet nie śmieli marzyć ich nowożytni koledzy po fachu przed XX wiekiem. W grudniu 1809 roku lekarz z Kentucky, Ephraim McDowell, został wezwany do pani Jane Crawford. Chociaż oficjalna diagnoza brzmiała przenoszona ciąża, McDowell stwierdził wielką torbiel jajnika. W epoce sprzed znieczulenia i środków dezynfekujących kobiety z takimi schorzeniami pozostawiano samym sobie, co oznaczało powolną, bardzo bolesną śmierć. Pani Crawford błagała jednak o operację, twierdząc, że w ten sposób śmierć przynajmniej nadciągnie szybciej. Posunęła się do tego, że odbyła dwudniową, ponad 100-kilometrową konną podróż do domu doktora w Danville. Operacja odbyła się w dzień Bożego Narodzenia. Jedynym środkiem znieczulającym, jakim dysponował McDowell, były tabletki opium, które przynosiły tylko chwilową ulgę. Otwarcie jamy brzusznej odbyło się więc na żywca. Podczas trwającej 25 minut operacji pani Crawford przez cały czas pozostawała przytomna i śpiewała psalmy. McDowell wydobył guz ważący ponad 10 kg, zbyt wielki, aby wyjąć go z jamy brzusznej w jednym kawałku. Usunął również jajniki. Pani Crawford ozdrowiała szybko, po 25 dniach była już w domu. Żyła potem jeszcze przez 32 lata. Była to pierwsza udana operacja usunięcia jajników. Wcześniej podjęcie takiej decyzji równało się wyrokowi śmierci. Operacja ta z 1809 roku podawana jest jako wielki wyczyn w medycynie. W drugiej połowie XIX wieku za śmiertelnie niebezpieczne uchodziło nawet cesarskie cięcie. Kobiety o zwężonej miednicy skazane były na celibat, ponieważ jasne było, że umrą przy próbie wydania na świat pierwszego dziecka, albo w bólach porodowych, albo podczas przecięcia powłok brzusznych. Lekarze decydowali się na ten zabieg tylko dlatego, że czasami udawało się uratować dziecko. Wysoka śmiertelność wiązała się przede wszystkim z wewnętrznym krwotokiem. Chirurdzy bowiem wierzyli, że nie ma potrzeby zaszywania macicy po zabiegu, bo zamknie się ona sama na skutek skurczu mięśni. Dopiero w 1876 roku Włoch Eduardo Porro zdecydował się na wycięcie całej macicy. Śmiertelność po cesarskim cięciu spadła natychmiast z prawie 100% do 56%. W XIX wieku jeden na czterech pacjentów nie przeżywał nawet prostej operacji. Śmierć spowodowana była głównie tzw. gorączką chirurgiczną, czyli zakażeniem bakteryjnym rozwijającym się błyskawicznie z powodu braku zasad higieny operacyjnej. Antyseptyka była pojęciem nieznanym. Chirurdzy nie myli rąk i nie dezynfekowali narzędzi. Operowali zaś w codziennych ubraniach lub w czarnych fartuchach, na których nie było widać krwi. Jeszcze w połowie XIX wieku wierzono, że infekcja ran wywołana jest przez cuchnącą miazmę obecną w powietrzu. Kiedy brytyjski chirurg Joseph Lister, który znał eksperymenty Ludwika Pastera dotyczące gnicia i fermentacji, rozpoczął walkę o prowadzenie operacji w sterylnych warunkach, koledzy po fachu go wyśmiewali. Lister zastosował roztwór kwasu karbolowego, zwanego popularnie fenolem, który był używany wcześniej do czyszczenia rur ściekowych. Użył go teraz do dezynfekowania instrumentów chirurgicznych i ran. I chociaż powodował on łuszczenie skóry, a nawet niegojące się rany na rękach chirurgów, jego zastosowanie natychmiast obniżyło znacząco liczbę pooperacyjnych infekcji i gangren. Jeżeli chodzi na przykład o amputację kończyn, to lekarze zmuszeni byli do wykonywania takich zabiegów od momentu wynalezienia prochu strzelniczego z większym czy mniejszym powodzeniem, ale dopiero chirurg Napoleona Dominique Eugène Larrey jako pierwszy dokonał w 1803 roku udanej amputacji biodra. Podczas amerykańskiej wojny secesyjnej w latach 1861-1865 wykonano już, jak szacują historycy, około 50 tysięcy amputacji. Rannych usypiano chloroforem, szybko zakładano opaskę uciskową i ostrym skalpelem odcinano skórę i mięśnie, a następnie odpiłowano kość. Wszystkie te osiągnięcia w chirurgii, o których tu opowiadam, dotyczą czasów współczesnych.
Czy w ogóle można nazwać je osiągnięciami, gdy przyrówna się je do tego, co potrafili starożytni wiele, wiele tysięcy lat temu? Kiedy w 2020 roku naukowcy z Australii i Indonezji rozpoczęli badania w jaskini Liang Tsebo w odległym porośniętym lasem rejonie indonezyjskiej prowincji Borneo Wschodnie, nie spodziewali się tego, jak ważnego odkrycia dokonają. Po wejściu do jaskini stwierdzono, że ściany groty ozdobione były rysunkami konturów dłoni i zygzakowatych szlaczków. Porównując te freski z innymi w okolicy, datowano je na co najmniej 40 tysięcy lat. Dalsze prace archeologiczne doprowadziły do odkrycia szkieletu młodego mężczyzny. Na pierwszy rzut oka wydawał się niekompletny. Archeologom nie udało się odnaleźć części lewej nogi. Pozostałe kości zakończone były jednak charakterystycznymi przerostami, sugerującymi, że kończyna została amputowana od 6 do 9 lat przed śmiercią, prawdopodobnie w dzieciństwie mężczyzny, a po czym się zagoiła. To ogromne zaskoczenie, że człowiek z bieradzkiej społeczności przeżył tak poważną i zagrażającą życiu operację w dzieciństwie. Rana zagoiła się tworząc kikut, a człowiek ten żył wiele lat w trudnym, górzystym terenie, zaznacza dr Melandri Vlog z Uniwersytetu z Sydney, która dokonała analizy szkieletu. Datowanie kości i skał, w których znaleziono szczątki, wskazywało, że mężczyzna zmarł przed 31 tysiącami lat. Jest to najstarszy znany przypadek celowej amputacji na świecie. Dodatkowo zdaniem badaczy, żeby taki zabieg mógł być skuteczny w tropikalnym środowisku Borneo, oprócz działań chirurgicznych musiano zastosować jakąś naturalną formę antyseptyki oraz środki przeciwbólowe. Naukowcy wskazują, że w regionie rośnie np. roślina Pandium edulae, która może być używana jako naturalny antyseptyk. Inny przypadek starożytnej amputacji kończyny pochodzi z 5. tysiąclecia przed naszą erą, z neolitycznego stanowiska ulokowanego na południe od Paryża. Amputacją, którą to pacjent nie tylko przeżył, ale też po niej kompletnie wyzdrowiał. W szkielecie mężczyzny archeolodzy stwierdzili brak kości lewego przedramienia i dłoni. Ślady zabliźnienia tkanki dowodzą, że pacjent żył kilkanaście miesięcy, a może nawet kilka lat po operacji. Porównanie wielkości i grubości prawej i lewej kości ramiennej pokazało, że lewa ręka po operacji była ruchoma, nie doszło też do atrofii ani zwapnienia. Znane są też inne przykłady neolitycznej amputacji kończyn z niemieckiej miejscowości Sandershausen i z czeskich Wydrowic. Usługi starożytnych chirurgów i lekarzy były powszechnie dostępne w starożytnym Egipcie. Korzystały z nich zarówno wyższe warstwy społeczne, jak i ludzie niemajętni. Dowodem na dostępność chirurgów jest dobrze przebadany cmentarz robotników wznoszących piramidy w Gizie, gdzie odnaleziono szkielety ze śladami udanych interwencji chirurgicznych, mówi profesor Kamil Kuraszkiewicz, kierownik Zakładu Egiptologii na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Leczono tam głównie charakterystyczne również dla dzisiejszych budów złamania i stłuczenia. Egipcjanie byli też dobrymi okulistami i stomatologami, o czym świadczą ślady leczenia zębów i koronki zastępujące usunięte zęby. Poziom egipskiej medycyny do dzisiaj zaskakuje badaczy. Możliwości egipskich chirurgów znamy z kilku źródeł, w tym z zachowanych podręczników medycyny. Odnaleziono papirusy opisujące zabiegi chirurgiczne i ginekologiczne, mówi dr Kuraszkiewicz. O ile na zachowanie się śladów operacji w tkankach miękkich trudno liczyć po tak długim czasie, to można je wypatrzyć na szkieletach. Na szczątkach kostnych znajdujemy świadectwa przeprowadzonych zabiegów. Są to ślady po wyleczonych złamaniach, przeprowadzonych amputacjach, a także skomplikowanych trepanacjach czaszki. Co ważne, potrafimy ocenić, czy pacjent taką operacją przeżył i wiemy, że często zabiegi kończyły się dobrze, mówi dr Kuraszkiewicz. O wysokiej jakości egipskiej opieki medycznej świadczy m.in. odnaleziony na badanym przez Polską Misję Archeologiczną cmentarzysku w Sakara szkielet mężczyzny z ogromnym zwyrodnieniem kręgosłupa,
które powinno praktycznie uniemożliwić mu funkcjonowanie i pozbawić go szans na przeżycie. Tymczasem badania wykazały, że człowiek ten przeżył wiele lat, zapewne pod troskliwą opieką, mówi archeolog. Jeden z egipskich papirusów, tak zwany papirus Edwina Smitha, słynny staroegipski tekst, będący spisem różnych urazów i zabiegów, opisuje też takie interwencje jak tracheotomia, czyli nacięcie tchawicy w celu przywrócenia oddechu, nie wspominając o obrzezaniu czy zasklepianiu ran po zabiegu, do czego mistrzowie skalpela używali specjalnych igieł. Chirurdzy egipscy potrafili nie tylko uratować chorym życie w przypadku krwiaka czy obrzęku mózgu lub amputacji kończyny ogarniętej gangreną, umieli też zająć się niedostatkiem urody. Już w drugim tysiącleciu przed naszą erą przeprowadzali operację korekcji kształtu nosa. Taki zabieg opisuje również papirus Smitha, dotyczy on nastawienia kości złamanego nosa. W starożytności zdarzało się też, że nos trzeba było nie tylko poprawić, ale i całkiem zrekonstruować. Zapotrzebowanie na takie operacje było zwłaszcza w Indiach, bo niewierność karano obcięciem nosa. Nic dziwnego, że lekarze próbowali przywrócić swoim pacjentom ludzki wygląd. Do dzisiejszych czasów przetrwał opis rekonstrukcji nosa sporządzony około VI wieku przed naszą erą. Niejaki Suschruta w swoim dziele Samhita opisuje, jak można tego dokonać. Trzeba najpierw obciąć kawałek skóry z policzka i nasunąć go na miejsce nosa. Odcięty kawałek musi mieć jednak fragment połączony z policzkiem, aby utrzymać w nim krążenie. Następnie pod nasunięty na kiku nosa kawałek skóry należy wprowadzić dwie cienkie gałązki. Suchsruta polecał do tego celu rącznik pospolity, z którego pozyskuje się olej rycynowy. W miejscu, gdzie miały znajdować się nozdrza, chirurg umieszczał dwie wydrążone gałązki, czyli z gałązek zrobione były rurki, które ułatwiały pacjentowi oddychanie. Ta rewolucyjna, jak na owe czasy, metoda oparta była na doskonałej znajomości funkcjonowania układu krwionośnego. Co ciekawe, podobną technikę stosowali lekarze rzymscy w operacjach rekonstrukcji napletka. Ta drobna część ciała, którą tradycyjnie usuwali chirurdzy w Egipcie, w Rzymie była uważana za defekt urody, a nagie ciało pokazywano często w łaźniach czy podczas ćwiczeń gimnastycznych. Dlatego na przykład Żydzi czy inni obrzezani obcokrajowcy, chcąc dobrze wypaść w oczach Rzymian, decydowali się na operację rekonstrukcji napletka. Udawali się do chirurga, który nacinał skórę wokół penisa i naciągał ją w dół. Ponoć efekt był bardzo dobry. W 2016 roku zespół polskich archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas ostatniego 6. już sezonu badawczego na cypryjskich wykopaliskach w Neapafos, w jednym z pomieszczeń w zniszczonym portyku, pomieszczeniu, które jak później ustalono musiało być gabinetem lekarskim ówczesnego chirurga, natknęli się na zachowane w całości szklane naczynia, które służyły do przechowywania olejków i pachnideł, ale także medykamentów. Jednak za najważniejsze znalezisko uznano zestaw narzędzi chirurgicznych wykonanych z brązu i żelaza. Pierwotnie zapewne były umieszczone w skrzynce z brązu, ponieważ zachowały się jej pozostałości. Wśród narzędzi, które znaleźli Polacy, są m.in. cienka długa łyżeczka, szczypce i przyrządy, które służyły prawdopodobnie do składania złamanych kości, jak i również do innych operacji, w tym okulistycznych. Wydaje się, że chirurg z tego odnalezionego gabinetu nie był specjalistą od okulistyki, ale zajmował się chorobami całego ciała, mówi profesor Papuci Wadyka, pod kierownictwem której dokonano tego odkrycia. Profesor przypomina również, że rzymski lekarz Aulus Cornelius Celsus, który żył w latach około 25 roku przed naszą erą do 50 roku naszej ery, w swoim dziele De Medicina wymienił ponad 100 różnych narzędzi, jakimi posługiwali się antyczni lekarze. Dobry stan wszystkich tych odkrytych przedmiotów oraz fakt, że znaleziono je bezpośrednio na podłodze, sugerują, że pomieszczenia zostały powalone przez trzęsienia ziemi i nigdy nie zostały odbudowane. Datuje się je na czasy panowania cesarza Hadriana, co dobrze współgrałoby z trzęsieniem ziemi wspomnianym w pisanych źródłach antycznych, które współcześni badacze datują na rok 126 naszej ery.
Oczywiście nie tylko na Cyprze chirurdzy dysponowali specjalnymi narzędziami. Chirurgia była już rozpowszechniona w całym rzymskim świecie. Te narzędzia chirurgiczne z Cypru są bardzo podobne do tych odkrytych w słynnym domu chirurga w Pompejach, rzymskim mieście całkowicie zasypanym przez pyły po wybuchu Wezuwiusza blisko 2000 lat temu. Pompejański dom chirurga to jedna z najstarszych znanych konstrukcji w tym starożytnym mieście. Pochodzi on z II wieku przed naszą erą, a zatem jest około 200 lat starszy niż gabinet odkryty przez Polaków na Cyprze. W domu chirurga zachowało się kilkadziesiąt narzędzi, ale to i tak nie wszystkie znane w tamtych czasach. Rzymski lekarz Aulus Cornelius Celsus w pierwszym wieku naszej ery w swoim dziele De Medicina wymienił ponad 100 różnych narzędzi, jakimi posługiwali się antyczni lekarze, mówi profesor Papuci Władyka. W domu chirurga można zobaczyć różne rodzaje skalpeli, kleszczy, narzędzia do przecinania i nastawiania kości, szczypce do wyciągania ciał obcych z brzucha i tak dalej. Dzisiaj większość wygląda jak straszliwe narzędzia tortur, ale z pewnością świetnie spełniały swoje zadania. Budowa niektórych z nich, na przykład wziernika dopochwowego, nie zmieniła się zasadniczo aż do dzisiejszych czasów. Również metody przeprowadzania operacji w wielu wypadkach były podobne do dzisiejszych. Na przykład przecinanie czaszki podczas operacji mózgu. Ślady przeprowadzenia takiej operacji odnaleziono na czaszce 30-letniego mężczyzny, który żył najprawdopodobniej pomiędzy VI a XI wiekiem przed naszą erą w rzymskim mieście Padhonea, znajdującym się na terenie dzisiejszej Turcji. Na czaszce widnieje duża dziura, bez wątpienia wykonana narzędziami chirurgicznymi. Krawędzie dziury były wycięte regularnie, w podobny sposób jak robi się to podczas współczesnych operacji neurochirurgicznych. Co więcej, wiadomo, że pacjent tę piekielnie trudną operację, której przyczyny pozostają nieznane, z pewnością przeżył. Kości noszą ślady udanego gojenia, mówi archeolog Omer Turan, członek ekipy przeprowadzającej wykopaliska w tym rejonie. Pacjent z pewnością musiał być znieczulony, bo przecinanie czaszki jest niezwykle bolesne. Niestety z samego badania kości nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czym znieczulono chorego. Chirurdzy praktykowali nie tylko w miastach, ale również w rozsianych licznie po całym Imperium Rzymskim szpitalach wojskowych. Na wojnie mieli szczególnie dużo pracy i najcięższe przypadki. Nic dziwnego, że szpitale wojskowe były doskonale wyposażone, jak ten odkryty przed kilku laty w Bułgarii przez polskich archeologów z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem profesora Piotra Dyczka. Szpital wojskowy znajdował się na terenie rzymskiego obozu wojskowego pierwszego legionu italskiego w Novae, obecnie na terenie północnej Bułgarii, mówi dr Agnieszka Tomas z Uniwersytetu Warszawskiego. Budynek szpitala został wzniesiony przez cesarza Trajana na potrzeby wojen z Dakami. Znaleziono w nim m.in. liczne instrumenty chirurgiczne, takie jak skalpele, igły, haki, sondy i przyrządy do kauteryzacji, czyli przypalania krwawiących ran. O skuteczności rzymskich medyków przekonują nie tylko ich narzędzia, czy spisane w tamtych czasach podręczniki medyczne, jak najsłynniejszy autorstwa Galena, ale także ślady po ich interwencjach znajdowane na szkieletach z tamtych czasów. Szczególnie dobry materiał na ten temat zebrano na odkrytym ostatnio nieopodal starożytnego Efezu na terenie dzisiejszej Turcji, cmentarzu gladiatorów, mówi dr Tomas. Badania wykazały, że pochowani tam mężczyźni byli pod opieką biegłych lekarzy wykonujących z powodzeniem skomplikowane zabiegi chirurgiczne. Potwierdza to zresztą naszą wiedzę o tym, że gladiatorzy mogli mieć najwyższej klasy opiekę medyczną, mówi dr Tomas. Oczywiście takie luksusy jak darmowa opieka zdrowotna nie były dostępne dla każdego. Szpitale wznoszono w zasadzie na potrzeby wojen i wojska. Lekarze mieli własne gabinety w domach lub odwiedzali chorych i świadczyli usługi odpłatnie, mówi dr Tomas. Mogli sobie na nie pozwolić tylko ludzie w miarę majętni,
Choć lekarze nie należeli do elit rzymskiego społeczeństwa, cieszyli się wdzięcznością i uznaniem pacjentów. Zachowały się na przykład inskrypcje nagrobne, w których mieszkańcy wyrażają wdzięczność pochowanemu lekarzowi. O wysokim statusie majątkowym, jaki gwarantowało praktykowanie medycyny w Rzymie, świadczy również to, że lekarze mieli swoich niewolników. Opowiem jeszcze o jednym niesamowitym znalezisku, którego dokonali rosyjscy archeolodzy w 2012 roku w górach Altaju. Odkryli oni tam trzy czaszki, dwie z nich należały do mężczyzn, trzecia do kobiety. Ludzie ci żyli na Syberii około 2400 lat temu i należeli do kultury scyto-sakijskiej, która sięgała wówczas od Karpat aż do Pamiru i Altaju. Za ich życia wykonano im operację na otwartym mózgu, tak ustalili uczeni z syberyjskiego oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk. Mało tego, postanowili oni przeprowadzić podobną operację, wykorzystując narzędzia z epoki brązu. Operacja trwała 28 minut. Eksperyment skłonił znanego neurochirurga z Nowosybirska Aleksija Kriwoszapkina do wyznania: prawdę mówiąc, jestem porażony. Teraz wiemy, że w czasach Hipokratesa mieszkańcy Altaju potrafili stawiać celne diagnozy i przeprowadzać złożone trepanacje i fantastyczne operacje na mózgu. Starożytni syberyjscy medycy, według słów profesora Kriwoszapkina, posiadali dokładną znajomość budowy ludzkiego mózgu, ponieważ najbardziej skomplikowaną operację tamtych czasów przeprowadzali właśnie w takim miejscu, gdzie mogłyby powstać najmniejsze szkody. Jedna z czaszek należała do mężczyzny w wieku 40-45 lat, który najwyraźniej doznał silnego urazu. Uczeni sądzą, że został uderzony w głowę i w rezultacie uszkodzona została lewa kość skroniowa oraz kość ciemieniowa. Powstał krwiak, który spowodował bóle głowy, nudności, wymioty, zaburzenia świadomości. Uraz zakłócił też możliwość poruszania prawą nogą i ręką. Starożytny lekarz postanowił dokonać trepanacji, usuwając krwiak. Późniejszy przyrost kości, który stwierdzili badacze, świadczy o tym, że mężczyzna nie tylko przeżył operację, ale żył wiele, wiele lat po niej. Na czaszce drugiego mężczyzny nie ma widocznych śladów urazu. Uczeni podejrzewają, że miał on jakąś wrodzoną deformację czaszki, którą ówczesny chirurg postanowił naprawić. Przy czym w obu przypadkach w czaszce dokonano stosunkowo niewielkich otworów w miejscu bezpiecznym, aby uniknąć uszkodzenia tkanki mózgu. Najmniej szczęścia miała niestety 30-letnia kobieta, która zmarła w trakcie takiej operacji albo wkrótce po niej. Doznała ona urazu głowy na skutek upadku z wysokości. Specjaliści doszli do wniosku, że trafiła ona w ręce mniej wykwalifikowanego chirurga. Przede wszystkim wybrał on nieodpowiednie do trepanacji miejsce, a poza tym jego technika też pozostawiała wiele do życzenia. Uczeni doszli do wniosku, że trepanacja wykonana przez altajskich chirurgów była w pełni zgodna z zaleceniami Corpus Hippocraticum, najstarszego zachowanego zabytku piśmienniczego medycyny starożytnej Grecji, datowanego w przybliżeniu na lata 440 do 350 przed naszą erą. Tyle tylko, że miejsce wykonanych operacji w Altaju było oddalone od Grecji o ponad 5000 kilometrów. Nie wiadomo do tej pory, czy ta wiedza była wynikiem więzi między dawnymi mieszkańcami Syberii i medycznymi ośrodkami starożytnego świata, czy też kultura altajska samodzielnie doszła do takich samych osiągnięć, co wybitni lekarze Grecji i Bliskiego Wschodu. Rezultaty starożytnych operacji współcześni uczeni oceniają jako zadziwiające. Były one skomplikowane i bardzo ryzykowne. W połowie XIX wieku trepanację w najlepszych szpitalach Europy przeżywało zaledwie 10% pacjentów. Przeprowadzano te operacje tylko w przypadku bardzo ciężkich urazów głowy. Neurochirurdzy są przekonani, że operacje na czaszkach miały charakter czysto medyczny, a nie rytualny. Przeprowadzali je specjaliści posiadający wiedzę o budowie ludzkiego ciała i wiedzę o chorobach.
Starożytni syberyjscy medycy stosowali technikę łyżeczkowania kości, która dawała największe szanse na pozytywny przebieg trepanacji. Doświadczenie i dziedzictwo pozostawione przez starożytną medycynę pozwalają dzisiaj na przeprowadzenie zabiegów chirurgicznych przy minimum zagrożenia dla zdrowia i życia współczesnego pacjenta. W każdym razie powinniśmy sobie uzmysłowić, że nasi przodkowie sprzed 2,5 do 3 tysięcy lat aż tak bardzo nie ustępowali nam swoją wiedzą i umiejętnościami. A kto wie, czy pod wieloma względami nas nie przewyższali. Dokładne poznanie anatomii człowieka, które umożliwiało przeprowadzenie operacji chirurgicznych, odbywało się za pomocą sekcji zwłok. Tą zasadą kierowali się m.in. mieszkańcy dzisiejszych Aleutów, przedstawiciele tzw. kultury Anangan sprzed 10 tysięcy lat. Archeolodzy na stanowiskach w zachodniej Alasce odnaleźli szczątki wielu pociętych ciał, najprawdopodobniej wrogów i niewolników. Właśnie za pośrednictwem pierwszych prymitywnych sekcji zwłok Aleuci poznawali anatomię człowieka. Inne późniejsze społeczności i kultury poznawały anatomię na podstawie sekcji zwierząt. Pradawni Aleuci praktykowali również oględziny zwłok oraz mumifikację, którą kilka tysięcy lat później do doskonałości doprowadzili starożytni Egipcjanie. Prawie wszyscy członkowie plemienia byli szamanami, zielarzami, a dowody świadczą o tym, że również prymitywnymi chirurgami. Wiedzieli o leczniczych źródłach, budowali sauny i stosowali specjalne masaże, aby zmienić pozycję płodu w brzuchu matki. Wieki ciemne, które nastały po upadku Cesarstwa Rzymskiego, spowodowały, że prawie całkowicie zapomniano wiedzę chirurgiczną, a dodatkowo w XIII wieku papież Innocenty III zabronił dokonywania wszelkich operacji jako niezgodne z wolą Bożą. Jeszcze w XIX wieku lekarze wystrzegali się jak mogli przeprowadzenia trepanacji czaszki, ponieważ śmiertelność pacjentów sięgała prawie 100%, a na przykład spośród pacjentów starożytnych inkarskich trepanatorów trepanacją przeżywało 90% pacjentów. Dopiero pod koniec XV wieku próby wskrzeszenia chirurgii podjął się francuski anatom i medyk Ambroży Pare, który żył w latach 1510-1590. Odświeżył zapomniane i stworzył nowe procedury chirurgiczne, poświęcił się projektowaniu udoskonalonych i całkiem nowych narzędzi chirurgicznych, wśród których główną rolę grał nowoczesny stalowy skalpel. Ale dopiero pod koniec XIX wieku nastąpiła rewolucja technik lekarskich i zapoczątkowanie współczesnej chirurgii.